to najdziwniejsze przedmeczowe rytuały piłkarzy. Co się stanie z tym kogutem? Będę go zjadł. Sposób, w jaki Thibaut Courtois przygotowuje się do meczów, da się odczuć w całym jego domu. Śmierdząca sprawa. Już w 2014 roku Courtois był jednym z najlepszych bramkarzy hiszpańskiej La Ligi, a później wszedł na zupełnie inny poziom. Oh, it's Courtois with a sensational save! That is improvised goalkeeping for you! Kiedy jego Atletico Madryt zbliżało się do długo wyczekiwanego meczu z Realem, Courtois został zaproszony do belgijskiego Sport.be, czyli naszego odpowiednika Sport.pl. Wszystko po to, aby przeprowadzić ekskluzywny wywiad. Dziennikarz wiedział, że musi zadać pytanie o jego sekret tak dobrej gry. Wtedy Thibaut wyznał mu swoją tajemnicę. Przed meczem zawsze idę do łazienki, robię sobie selfie w toalecie, a następnie robię sobie zdjęcia swojego dzieła i wysyłam je do moich czterech przyjaciół w Belgii. Czujesz to? Jaki smród fetor? Osobiście mam nadzieję, że nie wrzucają tego do sieci. Przynajmniej ten przedmeczowy rytuał nie narażał nikogo na śmierć, jak w przypadku Davida Jamesa. Na przełomie lat 90. i 2000. w krótkim czasie stał się on jednym z najlepszych bramkarzy w historii Premier League. Wszystko zawdzięcza temu, w jaki sposób spędzał weekendy, przygotowując się do meczów. Większość ludzi cieszy się wolnymi weekendami, imprezuje, chilluje, ale Anglik jest inny. James traktował swoją karierę bardzo poważnie i za każdym razem, w codziennym życiu, przeżywał każdą sekundę tak, jakby miał trening bramkarski i musiał ciągle bronić strzały. Miał dziwne schizy, w których wyobrażał sobie, że piłki są w niego wystrzeliwane praktycznie cały czas i musi je bronić, nawet podczas jazdy samochodem. Równie dziwny rytuał ma David Beckham. Na początku 2000 roku Beckham ugruntował swoją pozycję jednego z najlepszych graczy w historii futbolu, ale niewielu wiedziało, że cierpi on na coś nadzwyczajnego. Jeśli nie wykona swojego przedmeczowego rytuału, to dosłownie zapomina, jak gra się w piłkę. W 2006 roku, kiedy Beckham grał dla Realu Madryt, został zaproszony na ekskluzywny wywiad i zamiast mówić o mocno wyczekiwanych przez wszystkich mistrzostwach świata, to Anglik ujawnił swój nietypowy problem. Okazuje się, że David nie może kompletnie skupić się na piłce nożnej, jeśli najpierw nie uporządkuje swojej lodówki. What? Jeśli są w niej dwie butelki wody, dwie butelki coli, dwie butelki Sprite'a i jedna dodatkowa puszka, to musi wyjąć puszkę z lodówki i schować ją do szafki. Serio tak jest. Przed meczami Beckham chodził do lodówki i liczył wszystkie produkty. A jeśli pojawia się nieparzysta liczba, David traci rozum, wyrzuca rzeczy i znowu układa wszystko w lodówce. Beckham cierpi na nerwice natręstw i dlatego musi dbać o perfekcyjny porządek. Wyobraź sobie, że Anglik w trakcie najważniejszego meczu w karierze przypomniałby sobie, że musi wyrzucić z lodówki parówki i z boiska biegłby szybko do domu. Jednak nic nie przebije rytuału Sergio Goycochi, który w 1990 roku był rezerwowym w kadrze Argentyny i nawet się nie spodziewał, że wkrótce przejdzie do historii piłki. W tamtym czasie Neri Pumpido, czyli pierwszy bramkarz Argentyny, w fazie grupowej Mistrzostw Świata złamał nogę w trakcie meczu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I w jednej chwili wszystko zaczęło zależeć od Sergio, drugiego bramkarza, który wtedy nie grał w piłkę od 8 miesięcy. Sergio chciał zrobić wszystko, żeby uratować ten mecz. Wiedział, że w świetle reflektorów, na największej scenie piłki, jaką jest Mundial, jego występ stworzy albo złamie jego karierę. Spotkanie przeciwko ZSRR wygrała Argentyna. Podczas już ćwierćfinału z Jugosławią, mecz sprowadził się do rzutów karnych, więc był to idealny moment, aby zaprezentować wszystkim swój rytuał. Tak dobrze widzicie i słyszycie. Gość dosłownie sikał na boisku na oczach całego świata. Słuchajcie dalej, co najlepsze, rytuał zadziałał i Argentyna wygrała mecz. Sergio był pewien, że nie ma tu przypadku ani zbiegu okoliczności, a jego rytuał przyniósł drużynie zwycięstwo. Piłkarz przyznał, że od tego momentu był to jego talizman szczęścia, a sam Sergio stał się jednym z najlepszych piłkarzy w historii Argentyny. Francuski piłkarz, a obecnie trener Laurent Blanc, co prawda nie sika na boisku, ale też szokuje swoim rytuałem przedmeczowym. W 1998 roku Laurent i cała kadra Francji zbliżali się do Mistrzostw Świata w swoim kraju. Nie mogli zawieść swoich fanów, bo cały kraj by im tego nie darował. Jednak z jakiegoś dziwnego powodu, zbliżając się do turnieju, drużyna poczuła coś w powietrzu. Jakby wokół unosiły się jakieś złe moce i Francja wiedziała, że jeśli chcą podnieść trofeum Pucharu Świata, muszą szybko wymyślić rytuał. Przed meczem przeciwko Paragwajowi, gdy tylko Laurent wyszedł na boisko, zamknął oczy przed swoim bramkarzem i wiedział dokładnie, czego potrzebuje jego drużyna. Zobaczył błyszczącą głowę Barteza, lśniącą łysinkę i Laurent pomyślał sobie, że nie ma wyjścia.
podszedł do niego i pocałował go w głowę. Gdy tylko Laurent się odsunął, doznał uczucia jak nigdy dotąd. To było tak, jakby ten pocałunek dał mu supermoce. Od tego momentu Blanc był niezwykle skoncentrowany, a obie drużyny walczyły przez cały mecz. Ale to właśnie on został bohaterem. Strzeli pierwszą złotą bramkę w trakcie tych mistrzostw świata i Francja pokonała Paragwaj 1-0. Laurent wiedział, że ten pocałunek przyniósł zwycięstwo jego drużynie, więc od tego momentu całował łysą głowę Barteza przed każdym meczem. Ten talizman spowodował, że Francja została mistrzem świata w 1998 roku. Z kolei rytuał Pepe Reiny, wtedy zawodnika Liverpoolu, jednego z najlepszych bramkarzy swojego pokolenia, zadziwił cały piłkarski świat. W 2011 roku, kiedy Pepe wydał swoją autobiografię, przyznał w niej, że gdyby nie jego rytuał na 6 godzin przed każdym meczem, to nie wie, czy powstrzymałby strzały najlepszych graczy na świecie. Powiedział, że 6 godzin przed meczem wsiada do samochodu, włącza silnik i patrzy na wskaźnik paliwa. Nawet jeśli bak jest prawie pełny, Reina zawsze jechał na tę samą stację benzynową, na Queen's Drive, która znajduje się w połowie drogi między jego domem a stadionem Liverpoolu. Reina robił to samo przed każdym meczem u siebie. Chyba podziałało. Jednak rytuał Reiny nie kosztował milionów dolarów, jak miało to miejsce w przypadku Cristiano Ronaldo. Jego rutyna jest najdziwniejsza ze wszystkich. Ronaldo zmusił swoją drużynę do całkowitego przeprojektowania stadionu. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy Ronaldo grał w Manchester United. W tym czasie miał najlepsze lata swojej kariery i stawał się gwiazdą światowego formatu. Chciał przenieść swoją grę na inny poziom. Więc w czerwcu nie tylko zdecydował się zmienić drużynę, ale też zmienił swój rytuał przedmeczowy. Chociaż Ronaldo był już na ścisłej diecie i rutynie treningowej, to aby pozostać w szczytowej formie, zawsze chciał się uczyć od ekspertów. Więc Ronaldo zgłosił się do Nicka Littlehallsa, mistrza rutyny. I wtedy Nick przedstawił Ronaldo naukę polegającą na regeneracji mięśni. Ekspert nauczył go, że to co się liczy w ciele profesjonalnego sportowca bardziej niż cokolwiek, to właśnie sen. A sam Ronaldo brał na poważnie to co mówi Nick. CR7 zdał sobie sprawę, że gdyby po prostu spał trochę więcej, stałby się jeszcze lepszym graczem. Zamiast spać tylko 8 godzin na dobę, jak normalny człowiek, zdecydował, że w dni meczowe będzie również ucinał sobie 6 90-minutowych drzemek. Najbardziej szaloną rzeczą jest to, że wszystkie te drzemki muszą odbywać się na stadionie, na którym gra. Ronaldo dosłownie zmusił Real Madryt do zaprojektowania miejsca do drzemki w ich ośrodku treningowym. Tam umieścił niestandardową kapsułę do spania w tajnym pokoju, do którego klucz miał tylko on. Ta kapsuła pozwalała mu spać tylko w określonej pozycji. Kliknij i obejrzyj kolejny odcinek na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz. Lewandowski goes for the goal!